Dziś w programie. Kto zamordował pracownicę PKP Dorotę Rybicką? Rekonstrukcja zabójstwa Stanisława Tarasewicza z Kielc. Napad na jubilera. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Nasz program dziś wszedł w 15 rok istnienia. To dzięki Państwu, wiernym naszym telewidzom, jesteśmy jedną z najstarszych audycji telewizji polskiej. Chciałem serdecznie za to Państwu dzisiaj podziękować. A chcę rozpocząć od sprawy, czy spraw, które są najtrudniejsze zwykle dla policji kryminalnej. Od sprawy, która miała tło seksualne. 32-letnia Dorota Rybicka mieszkała wraz z siostrą i dwójką dzieci w Łazieńcu nieopodal Aleksandrowa Kujawskiego. Nie miała szczególnego szczęścia w życiu. Jej mąż zniknął 4 lata temu i nie znalazł się do dziś. Pokaż. No zobacz, popatrz, no zobacz, jak podłaziłeś, no zobacz, no znowu wylazłeś, no dlaczego? Boże, dzieciaku, nie tą kredką, nie. Głównym źródłem utrzymania pani Doroty była praca w kolejowych zakładach usługowych w Gdańsku, oddział w Toruniu. Do pracy dojeżdżała z reguły pociągiem, czasem autobusem lub okazyjnie zatrzymywanymi samochodami. Jolka, daj fajkę. Pracowała na zmiany od 9 do 18, bądź od 19 do 5 rano. Powiedz mi, jak tam twoja Basia, wykurowana już? Przestań, to ty. Karla strasznie. Prosiłam ciotkę, żeby się nią zajęła. A ma gorączkę? Dziewczyny do roboty! No. No dobra, no. Dobra. Pani Dorota próbowała ułożyć sobie jakoś życie. Spotykała się z nigdzie nie pracującym mieszkańcem Ciechocinka. Niestety nie wiedziała o tym, że jej wybraniec ma okresową przepustkę w odbywaniu kary za ciężkie przestępstwa. Cześć. Cześć, kochanie. Co słychać? Nie, nie szkoda, możesz poprawić. No i co słychać? No nic nie słychać, no wiesz. Tu i tam roboty nie ma. No jak? Mówiłeś, że pójdziesz sprawdzić. Byłem, szukałem, ale wiesz, no nie chcą z moimi kwalifikacjami. Tutaj się nie nadałem, tam się nie nadałem. No nie wiem, co jest, no. Chodzę, kombinuję, ale coś załatwi, coś się załatwi. No wiesz, jak to jest. Nie wszyscy bliscy pani Doroty byli zadowoleni z tej znajomości. Wiele uwag miała jej siostra. Posłuchaj. Przecież on jest beznadziejny, ty tego nie widzisz? Ty nie widzisz, co on z tobą wyprawia? No dziewczyna, no przecież jesteś śmieszna, masz dwójkę dzieci. Mogłabyś mi może sprawdzić zadanie domowe, bo mam takie trudne. Dobra, wiesz, idź do siebie potem, dobra? Później to zrobię. Masz do siebie. Masz dwójkę dzieci i gdzie ty z nim chodzisz? Gdzie z nim chodzisz? Na dyskoteki. O Jezu, przestań. Ale to jest jeszcze najmniejszy problem. Przecież on tylko pieniądze od ciebie wyciąga. Ty tego nie widzisz? Tuż przed tragicznymi zdarzeniami pani Dorota zerwała ze znajomym z Ciechocinka. Ty, co ty tu robisz? No cześć, Dorotka. Słuchaj. Co, no, Dorotka? No. Co, Dorotka? Wynucha stąd. Doroteczko, dyszkę potrzebuję, no. Dyszkę, kurde. No, wynucha stąd. Ale, no, wynucha, bo jest wysokistą. Wyjdź, wynucha stąd. Żeby cię tutaj nikt nie widział. Tragiczne zdarzenia, które teraz zrekonstruujemy, miały miejsce 4 stycznia 2000 roku. Połóż się jeszcze, nie musisz wstawać przecież. Ej, Dorota, co ty tu jeszcze robisz? Popatrz, jest po siódmej. No, ja wiem. Ale spóźnisz się na pociąg. Wiem, pojadę autostopem. No. Autostopem, autostopem. Odważna jesteś, nie boisz się? Nie, no pewnie, że nie. Już zawsze tak robię. No pospiesz się. Szybko, szybko. Tego dnia pani Dorota nie zdążyła na pociąg ani autobus. Musiała więc jechać okazją. Do domu miała wrócić wieczorem. O, jak ładnie, uczycie się. A gdzie mamusia? Mama? Ja myślałam, że ciocia wie, gdzie ona jest. Ona chyba wychodziła na jakieś imieniny? Pierwsze słyszę. Ale zaraz to mamusia w ogóle nie wróciła do was z pracy?
Nie, nie było jej. Nie było jej w domu, nie dzwoniła? Też nie. Nic nie wiem o żadnych imieninach, nic mi nie mówiła. Nie wiem, przyjdzie, to się jej zapytam. Dobra, to wy się uczcie. Zadania wszystkie były zrobione, tak? A ja jestem obok, jakbyście czegoś potrzebowały, to zaraz przyjdźcie, tak? Dobrze. Ciociu. Dorota nie wróciła na noc do domu. Zdarzało się to, co prawda, od czasu do czasu, ale Dorota zawsze powiadamiała o tym fakcie siostrę. Rano siostra wraz z dziećmi rozpoczęła poszukiwania Doroty. Kiedy ustaliła, że we wsi widziano rano Dorotę na przystanku PKS, postanowiła pojechać do Torunia, do pracy Doroty. Julka! Cześć! Cześć! Nie widziałaś Doroty? Nie no. A nie jest z Basią na zwolnieniu? Nie jest w domu. Wczoraj wyszła do pracy. Miała dzisiaj, miała wrócić. No, ja nie wiem, co się dzieje. Ani wczoraj, ani dzisiaj nie było w pracy. Jezus Maria, nie wróciła na noc. To się jej jeszcze nigdy nie zdarzyło. Zawsze jak miała później wrócić, to dzwoniła. Ja nie wiem, co się dzieje. Kilka godzin później siostra powiadomiła policję o zaginięciu Doroty Rybickiej. Rozpoczęto rutynowe poszukiwania. Przeszukano m.in. lasy na trasie Aleksandrów Kujawski Toruń. Wszystko bezskutecznie. Minęły 3 miesiące. 18 marca dwóch młodych mężczyzn zbierających w lesie na pograniczu poligonu wojskowego pod Toruniem zrzuty poroża jeleni znalazło zwłoki kobiety. Te zwłoki były w rozkładzie. Dość szybko ustalono, że jest to ciało Doroty Rybickiej. Jak wykazała przeprowadzona sekcja zwłok, przyczyną śmierci były urazy głowy oraz rana cięta gardła. W trakcie oględzin nie odnaleziono czarnej torebki na pasku, w której znajdowały się dowód osobisty, legitymacja przejazdowa PKP, 2 czeki PKO, ponadto brakowało też 2 pierścionków z tombaku oraz kozaczku. Miejsce znalezienia zwłok świadczy o tym, że sprawca musiał posłużyć się samochodem. Przyjęto następujący przebieg zdarzeń. Około godziny 7:30, przypomnijmy 4 stycznia 2000 roku, Dorota Rybicka opuszczała dom. My naszą rekonstrukcję realizowaliśmy kilkanaście dni temu. Parę minut później znalazła się na miejscowym przystanku autobusowym. Kto pan podjedzie? Do Torunia. No to proszę, podrzucę. Nie będzie problem? Nie, nie, proszę pan. No dobra. A w Toruniu to do kogo pani jedzie? Ma tam pani kogoś? Nie, ja jadę do pracy. A gdzie pani pracuje? Na kolei. O. Nie jest problem? Nie, 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 to nawet... Dobrze się składa, wie pani, bo ja tam niedaleko jadę, to chętnie panią podrzucę. Świetnie. To wie pani co, musimy trochę skręcić, zanim dojedziemy, bo to mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia, ale to szybko pójdzie. No tak, rachciaki będzie, tak? Będzie pani już w pracy. A ja się bardzo spieszę, właściwie to jest spóźniony. Nie, nie, zdążymy, na pewno proszę. Gwałciciel, morderca? Skręcił zapewne z szosy Włocławek-Toruń w kierunku poligonu wojskowego. Tu też rozegrała się tragedia. To chyba nie powinniśmy tutaj być. No nie wiem, to bardzo mnie niepokoi. Po co mnie tu pan przywiózł? Żarty się skończyły. Rozbieraj się. No chyba pan żartuje. Rozbieraj się. Nie, no... Nie, niech się pan nie wygłupia. Rozbieraj się. Proszę mnie zostawić, no! Zostaw mnie! Po dokonaniu gwałtu i zabójstwa zboczeniec okradł swoją ofiarę, zabrał m.in. torbę i kozaczki, które prezentujemy na rysunkach. Dorotę Rybicką zamordował najprawdopodobniej szaleniec, zboczeniec, który na co dzień jest pewnie spokojnym, dobrze ułożonym mężczyzną, być może nawet
żonatym, posiadającym dzieci. Zwykle to tak bywa w tych przypadkach, o tym za chwilę. Ale sprawa wydaje się być beznadziejną, bo właściwie poza rysunkami dwóch przedmiotów, które morderca zabrał ofierze, myślę tutaj o butach i torbie, to nie mamy żadnego punktu zaczepienia. Nikt pani Doroty tego dnia z nikim nie widział, nie kojarzy jakiegokolwiek samochodu. To znaczy tego dnia jest kilka osób, które widziały Dorotę Rybicką, jednakże widziały ją do momentu, zanim wsiadła w jakikolwiek środek transportu po to, żeby udać się do pracy w Toruniu. Wiemy na pewno, że nie zdążyła na pociąg, którym zwykle dojeżdżała do pracy. Dlatego według najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń zabrała się tak zwaną okazją do Toruniu. O co możemy apelować tutaj? No bo poza pokazaniem zdjęcia pani Doroty, no nie możemy nic, i tymi przedmiotami, o których mówiliśmy, nie możemy nic telewizjom powiedzieć, no. Tak, do telewizów apelujemy o to, aby zgłosił się do policji ktokolwiek, kto widział Dorotę Rybicką wsiadającą do jakiegokolwiek samochodu na drodze w kierunku z Aleksandrowa Kujawskiego do Torunia w dniu 4 stycznia 2000 roku po godzinie 7 rano. Przypomnijmy, to jest skrzyżowanie bardzo charakterystyczne na tej drodze do Gdańska i do Torunia, skrzyżowanie z drogą do Ciechocinka. Tak, dokładnie. I najprawdopodobniej tam pani Dorota wsiadała, tak, do jakiejś okazji, niedaleko od tego miejsca została zamordowana. Na informację oczekuje policja w Toruniu, kierunek 056 622 32 78, 622 32 78. Przypomnę, Dorotę Rybicką zamordowano w styczniu tego roku w okolicach Torunia, jechała okazją. Nasz numer telefonu 0800 100 997. A jeśli mówimy o tak zwanych okazjach, aż prosi się, żeby przypomnieć jeden z naszych minifilmów naszej akcji Żyj Bezpiecznie. Dzień dobry. Nie wierzę. Co? Jaki pan jest podobny do tego z telewizji. Ej, tylko mnie mylą. Naprawdę? Ale to się czasami może przydać. A pan życi mi pan. No proszę, a gdzie ty, córeczko, jedziesz? A to jest jeszcze ja. No to przecież po drodze. A to jedziemy. Wie pan, ja to z reguły nie jeżdżę stopem, ale mi PKS uciekł. Ale to ja pomogę, to wielka sprawa. No to fajno. Odpalam kozykę i nie. Fajno w tym drabancie. Ile ty masz lat, dziecko? 16,5. Już się za jakąś robotę bierzesz? Do odzieżówki chodzę. Oj, to dobrze, bo widzisz... Chcę uszałam te spódnice. No, i ja mam też kurtkę, sobie kupiłem teraz nową, żebym był taki troszkę burka. O, to skręcę troszkę, o. Ale gdzie pan skręca? Ale to zresztą w ogóle nie jest... No, ale dlaczego pan tu skręca? No, nie, no... Co? Coś mi przybiliło mi trochę, nie? Że wszystko boli. No to kochana, wyskakuj do cieszy. Ale co tam? Dawaj, to ja tam mam! Dawaj, to! Dawaj, to jest jasne! Nic, nie krzycz! Park Narodowy, tu obowiązuje cisza! Bierzemy! Zabieraj te łapy! Proszę państwa, to był, nazwijmy to, tylko żart. Ale niestety w takich sytuacjach co roku zostaje zgwałconych kilkaset dziewcząt. Bądźcie ostrożne. Bądźcie ostrożne i rozważne, apeluję do was, panie, o to nie po raz pierwszy. Kolejna publikacja niech będzie przestrogą dla właścicieli sklepów, gdzie sprzedaje się wartościowe artykuły. Nie, no nie może. Nie. Czekaj. Proszę bardzo, a to jest prawdziwe złoto? Tak, prawdziwe złoto. Ale jest pani pewna, że to jest złoto, a nie tombak? Mamy metki, to jest gwarancja. Tym bardziej, że od jubilera, no też się zastanawiam, żeby coś takiego właśnie w prezencie nabyć dla kogoś. Aha, no na pewno to warto, to okazja, bardzo ładne. A widzisz, mówiłem, że złoto. No co, nie żaden pomba. Nie, tylko sypać się na to już. O. Jaki termin? Najlepiej w ciągu dnia. No ale tak, wychodzisz do sklepu, nikt cię nie widzi. No. Jest dużo ludzi, nikt na ciebie nie zwróci uwagi.
Ale wiesz, dużo ludzi to w tej wewte, nie? Wydarzenia, które teraz Państwu przedstawimy, miały miejsce ponad 2 lata temu w samym centrum Chojnic. Tu, w rynku, mieści się sklep jubilerski. Dobra, chłopaki, ja zmierzę Wam czasówkę, a wygibajcie. Zaraz sprawdzimy, ile to będzie trwało. Dobra. Być może był obserwowany od dłuższego czasu. 2 marca 1998 roku w sklepie pojawiła się 2 mężczyzn. Fajny. Może akurat na to. Umówiłaś się? No na jutro, ale zobaczymy, jak to spacer będzie. Dzień dobry. Czy możemy służyć? Nie, przyszliśmy tak sobie popatrzeć na drobiazgi. Dobra się. Jesteśmy zainteresowani zakupem jakiegoś drobiazgu dla... Mamy bardzo osoby. Dużo drobiazgów. A co by Pani polecała z tych... No, to zależy dla kogo. A, to dla jakiej osoby. Tak, to wszystko złoto, tak. Na pewno? Na pewno. A tak panie we dwie się nie boją? Same to we dwie? Tyle tutaj mówi się o tych... Mówię pan. Wie Pani, takie kręcone, nie? No bardzo ładne. Chcę 423 zł, tak tanio? No tak, wszyscy mówią, że drogo. Nie no, tak. Ale jeżeli pan chce. Znaczy nie, no jeszcze pomyślimy. Aha, no to są również jeszcze droższe oczywiście, to jeżeli pan to interesuje. Najwyżej jeszcze przyjdziemy, to się zastanowimy. Nie? Tak. To dziękujemy bardzo. Do widzenia. Minął dzień. Było około godziny 9 rano. Chodzą do sklepu. No to gibajmy, chodź. Spokojnie. Daj im się rozebrać, spokojnie, jak wejdą, wszystko rozłożą. Szara, bardzo ładna, elegancka, prościutka, ma jedną wadę, że się robi ciepło, a ona jest w jersey'u grubego. Słyszałeś to? Co? Tam siedzą ci kolesie, którzy wczoraj tu byli. Jacy kolesie? No to tych dwóch takich, zobacz. Bardzo. Dziwne, że tak rano. Dziwne, że nie mają nic do roboty, wiesz, jak ktoś mi mówi, że dla niego wszystko jest tanie, wiesz, to... Może i tak. Uspokój się. Nie masz tu się denerwować. Słuchaj, zadzwoń do Zosi. Wiesz co? Bo ci faceci, ty masz rację, oni są jacyś podejrzani. No, zadzwoń, zobacz, czy oni już są, czy otworzyli. No. Halo? No, cześć. Jesteście. To dobrze. A coś się stało? Wiesz co, trochę jesteśmy zaniepokojone, bo jakiś 3 kolesi siedzi, a wczoraj byli u nas i dziwnie się zachowywali. No jesteśmy, jakby co to dzwoni. Do zobaczenia, pa. Sklep jubilerski miał wewnętrzne, bezpośrednie połączenie telefoniczne ze sklepem odzieżowym, znajdującym się za ścianą. Dzień dobry. No to my jesteśmy zainteresowani zakupem. Tak. A czego? Wszystko bierzemy. Wszystko. Wszystko, całą tablotę. Może zaczniemy najpierw od jednej sztuki, na przykład pierwszy... Wszystko. Jezus. Proszę tu wyjść. Chodź! Proszę, zostaw mnie! Zostaw mnie! Chodź na ziemię! Jest. Cicho, co mam nie stanie? Cicho! Boże. Człowieku! Zamknięty jest! Mówiłem zamknięte! No dobra, proszę. Proszę, czerwony chyba, proszę. A już stąd nie wyjdziesz, chodź. Na ziemię, kraj, bo zabiję! Trzymaj! Chodźcie! Chodźcie, tyłem! Co robisz z telefonem? Chodź tutaj! Chodź tu. Chodź! Halo? Ja pójdę do Basi, zobaczę, co się stanie. Aby ci. Trzymaj go! Zgłoszeni bandyci uciekli, ale udało im się skraść złote przedmioty za prawie 150 tysięcy złotych. Świadkowie zapamiętali twarze bandytów.
Poszukujemy trzech mężczyzn. Pierwszy, 25-30 lat, wzrost 170 cm, twarz porowata, opuchnięta, jakby brak szyi, włosy ciemnoblond. Drugi, również w wieku 25-30 lat, wyższy, około 175 cm wzrostu, krótkie włosy ciemnoblond. Uwaga, przy kącikach oczu tatuaż, dwie kreski. Trzeci, najstarszy, około 30 lat, 170 cm wzrostu, włosy ciemne. Mimo natychmiastowej blokady okolic Chojnic, bandytów nie udało się zatrzymać. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że tak wyglądali ci mężczyźni, których prezentowaliśmy na portretach pamięciowych w marcu 98 roku. Czy zginęły jakieś charakterystyczne przedmioty? Bo poza prezentacją portretów nic nie pokazaliśmy w tym materiale. To znaczy nie były to przedmioty, powiedzmy, szczególnie charakterystyczne. Powtarzały się tak, że były do nabycia w innych punktach także. Także nie były charakterystyczne, powiedzmy, pojedyncze egzemplarze. Przypomnijmy telewidzom portrety pamięciowe sprawców tego napadu. Poszukujemy trzech mężczyzn. Pierwszy, 25-30 lat, wzrost 170 cm, twarz porowata, opuchnięta, jakby brak szyi, włosy ciemnoblond. Drugi, również w wieku 25-30 lat, wyższy, około 175 cm wzrostu, krótkie włosy ciemnoblond. Uwaga, przy kącikach oczu tatuaż, dwie kreski. Trzeci, najstarszy, około 30 lat, 170 cm wzrostu, włosy ciemne. 052 to kierunek do Chojnic, a numer telefonu policyjnego 39 74 071, nasz numer telefonu 0800 100 997. Zbrodnia bez motywu, tak można określić morderstwo, którego dokonano w marcu ubiegłego roku w Kielcach. O, dzień dobry panu. A pan gdzie, proszę pana? No do pracy, jak? Jak to do pracy? No do pracy, no. Przecież niech się pan zgłosi do działka i pan już nie pracuje, proszę pana. Dlaczego nie pracuję? Ja chcę pracować. Proszę pana, wczoraj pana nie było w pracy. Na zwolnieniu byłem, proszę pana. W tamtym tygodniu pana 3 dni nie było w pracy. Proszę pana, byłem na zwolnieniu. No, a gdzie zwolnienie lekarskie jest? No, będę miał. Jak będę miał, proszę pana? Proszę się zgłosić do działka, tam już jest wypisany wniosek o pańskie zwolnienie, niech pan podpisze i panu podziękowałem już. Za taką pracę niestety takiego pracownika nie potrzebujemy. Do widzenia panu, no, proszę zgłosić do działka. Stanisław Tarasewicz pojawił się na terenie Kielc 10 lat temu wraz z rodziną. Wkrótce rozwiódł się i, czasem tak bywa, zaczął pić. Zaniedbywał też pracę, w związku z czym został zwolniony ze szpitala, gdzie był konserwatorem. Od tej pory nigdzie już nie pracował, korzystając z zasiłku dla bezrobotnych. Ile pan za to chce? Proszę pana, 90 zł do zapłacenia. 60, no góra 65, jak będzie. Nie, proszę pana, ja nie puszczę. No to jak nie, to niech pan stoi tak dalej, jak pan jak chce tak. Jak pan uważa, to już pana sprawa. Kiedy skończył się zasiłek, handlował gołębiami i warzywami, które hodował na działce. Na działkach też poznał panią Julitę. Po kilku dniach znajomości zamieszkał u niej, ale i tak większość czasu spędzał na działce, bądź też pod ulubionym swym sklepem przy ulicy Manifestu Lipcowego. Warzywa sprzedaje, ale będę sprzedaje. Działki mam takich produktów. Szanuję się, no to już coś trzeba żyć przecież. Stasiu, wziąłbyś, zajrzał do tego kranu. Leje się od 2 tygodni, zgłaszam, nikt nie przychodzi, nie wiem, nie mam pojęcia, co jest. To nie jest skomplikowane. Uszczelkę trzeba wymienić. Masz w domu jakieś narzędzia? No nie, niestety. Wszystkie są na działce. Wiesz co? Ja skoczę na działkę, przyniosę te narzędzia i dla ciebie zrobię. Czego ja dla ciebie nie zrobię? Dobrze, kochanie. Około połowy lutego 1999 roku Stanisław Tarasewicz wyprowadził się z domu konkubiny na działki. W tym czasie widziany był kilkakrotnie przed sklepem. Kurde, nie mam się gdzie podziać. Jak nie masz się gdzie podziać? No nie znam tu nikogo. Pierwszy raz tu jestem. Żeby jakiś znajomy był, to jeszcze jako tak. No nie mam gdzie pójść, nie mam gdzie. Zimna. No to do hotelu. W hotelu. Do hotelu? Zgłupiałeś. A to czego? Gdzież do hotelu?
Co nie wszystko chcecie? Kosztuje. No co kosztuje? No to wiadomo, że kosztuje. No. A co, nie masz kasy? No, nie ma. Jak nie masz kasy? No nie wiem co, mogę ci zaproponować ewentualnie. Mam taką budę na działce. Tak. No i na działce mogę cię przenocować. 4 marca widziano, jak Tarasewicz przyjechał na działkę taksówką z jakimś młodym mężczyzną w czarnej, wełnianej czapce. Wrócimy. To zapłaccie panowie chociaż to na liczniku w tej chwili, żebym czekał. Nie, pan tu chwilę poczeka, my zaraz wrócimy. No dobrze. Do tej pory nie udało się ustalić taksówki ani taksówkarza, który przywiózł obu mężczyzn na działki. Był to najprawdopodobniej biały Mercedes. O, już jesteśmy na miejscu. No, zobaczymy. Proszę. No, to ja tu mam takie urządzenie. O, zobacz, tutaj sobie możesz pomieszkać. No co ty? A sam nie masz? No a co? Czego się ty spodziewałeś? No zobacz, co to jest w ogóle. No jak co to jest? No przecież jest miejsce do spania. Ale śmietnik! Co to znaczy? Właśnie! Jaki był przebieg zdarzeń i motyw zabójstwa, tego nie udało się ustalić do dziś. Tarasewicz został zamordowany najprawdopodobniej młotkiem bądź siekierą. Można by rzec, że tak się kończą przygodne znajomości, czy tak się też kończyć mogą przygodne znajomości, szczególnie wśród takiej klienteli, wokół jakiej obracał się Tarasewicz. Zresztą a propos klienteli i samej ofiary, telewidzowie nie lubią tego typu spraw prezentowanych w naszym programie. Uważają, że tego typu ludzi, jeśli spotkało nieszczęście, niech już tak będzie, że policja się tym specjalnie nie powinna przejmować. Ale myślę, że dla was każda ofiara jest ofiarą, niezależnie od tego, jaki ma status i pochodzenie. Oczywiście jest to sprawa dla nas bardzo istotna. W tej chwili przede wszystkim poszukujemy taksówkarza, prawdopodobnie białej taksówki z małym kogutem, bo tak mówili świadkowie, którzy mówią o podjeździe takiej, o tym, że podjechała taka taksówka pod działki od strony Woli Kopcowej. Apelujemy też do działkowiczów, jeżeli ktoś z państwa widział białą taksówkę podjeżdżającą pod działki, z której wysiadali, prawdopodobnie, z której wysiadali bądź do której wsiadali mężczyźni, bardzo prosimy o kontakt z policją w Kielcach. A numer w Kielcach 342 9 997, kierunek 041, 342 9 997. Nasz numer z podobną końcówką, ale zaczynający się od 0800 100 997. Niestety nie mieliśmy aktualnego zdjęcia Tarasewicza, w związku z tym nie mogliśmy państwu jego podobizny tutaj pokazać. I jeszcze prośba krakowskiej policji do państwa. Posłuchajcie komunikatu. 8 kwietnia 2000 roku grupa wędkarzy ujawniła w rejonie stopnia wodnego przewóz na rzece Wiśle w Krakowie korpus mężczyzny. Korpus pozbawiony jest rąk, głowy i nóg. Z opinii biegłego medycyny sądowej wynika, że zwłoki przebywały w wodzie około 5 tygodni. Są to zwłoki mężczyzny w wieku 45 lat, wzrostu 170 cm, średniej budowy ciała. Na zwłokach ujawniono znamie średnicy 0,5 cm nad lewą łopatką w pobliżu szyi oraz 3 pieprzyki ułożone w kształt trójkąta nad sutkiem prawej piersi. Za tydzień, licząc oczywiście na państwa obecność przed telewizorami, przedstawię między innymi. Zrekonstruujemy tajemnicze zniknięcie mieszkanki Kolna, Katarzyny Wieczorek. Policja podejrzewa, że padła ofiarą morderstwa.